Tomasz na Arkun przed KSW 60, to co, do dwóch razy sztuka, tak? Dokładnie. Ja sobie powiedziałem, że jeżeli teraz mi się nie uda, no to już nie będę chciał walczyć o ten ciężki pas, o pas kategorii ciężkiej, dlatego też, no tak jak mówisz, do dwóch razy sztuka. Jesteś podobno dużo lżejszy, Phil z kolei nabrał trochę masy. Skąd taka taktyka u Ciebie? No ja teraz postawiłem na szybkość, wytrzymałość, Phil na pewno na siłę, dlatego też no, będzie to ciekawe starcie. Myślę, że teraz siła przegra na rzecz szybkości i wytrzymałości. Treningi, sparingi chyba były mocne, widzę oko podbite, teraz trochę przypudrowane pewnie na potrzeby Media Today Day KSW. No dokładnie, nie ma miękkiej gry, ciągle pracujemy bardzo ciężko, dlatego też no, gdzieś jakieś takie małe uraziki się zdarzają, ale całe szczęście, że i tak wychodzę bez kontuzji do sobotniego starcia. Tomek w taką medialną pyskówkę z Philem de Vriesem. On dzisiaj tutaj w rozmowie z nami twierdził, że gdyby to była runda MMA, to wygrał ją 10-7. No znaczy, no to jest jego jakieś, wiesz, to są jego angielskie żarty. Dla mnie no to w ogóle nie jest śmieszne. Najśmieszniejsze to było to, że jak mu rzuciłem, tak jak już nie powiem komu, 200. Chyba wiecie, co chodzi. Tomek, jak się odniesiesz do tego, że tak wielu polskich kibiców życzy zwycięstwa Philowi? Znaczy, ja mam cudownych kibiców, mam cudownych fanów, tysiące wiadomości dostaję. Nie wiem, kto życzy Philowi. Jeżeli ktoś życzy, no to oczywiście to jest jego prawo. Z tym, że no, ja tysiące wiadomości dostaję od swoich najlepszych fanów. Są najlepsi, najukochańsi, dlatego też no, ja tego nie widzę. Chodzi mi bardziej o komentarze w internecie. Czy czytasz to, zwracasz uwagę na to? Nie czytam w ogóle komentarzy, także nie wiem kto, co, jak typuje. Ja tylko wiem tyle, że no mówię, widzę swoją skrzynkę odbiorczą, tak, na Instagramie i Facebooku, no to tysiące wiadomości od fanów, wsparcia na ulicy, tak samo dużo wsparcia. Nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto by podszedł do mnie na ulicy i jakoś w jakiś negatywny był sposób do mnie nastawiony, dlatego też no mówię, no kibice są najlepsi moi. Tomek, ale powiem Ci, że polski łowca skór Mirek Okiński przyznał, że jest w Narkun Team. O, super, super. Pozdrow Mirek Okiński. Czyli to Ty prosiłeś właścicieli KSW o tę walkę, o rewanż z Philem? Tak, dokładnie, dokładnie. To ja też zabiegałem o ten rewanż. To też na pewno się złożyło to, że jakby w swojej kategorii wagowej ciężko mi teraz znaleźć już jest rywala. I dlatego też no, federacja na to przystała, żeby jeszcze raz się zmierzyć o pas kategorii ciężkiej. Mamy się spodziewać pełnego dystansu? No myślę, że ciężko teraz się spodziewać pełnego dystansu. Myślę, że pierwsza bądź druga runda przez knockout. A powiedz właśnie te takie medialne przytyki od Phila de Vriesa, bo w Koloseum też podobno gdzieś tam próbował Cię zaczepiać. Czy jest taka dodatkowa chęć, żeby utrzeć mu w sobotę nosa? Znaczy jedyną rzeczą, jaką potrafię, no to wiesz, pokazywać dupę, to tylko tyle. nic innego, jeszcze te angielskie jego żarty, takie suchary, że Karolek na pewno lepsze opowiada niż on. No i co? Nie, no tam już to, co miał powiedzieć, to już powiedział. Po prostu w sobotę wyjdziemy i będziemy się naparzali. Mam pytanie, czy śledzisz też kategorię półciężką w Europie, bo ostatnio rozpoczął się turniej Bellatora w Twojej kategorii wagowej i mam pytanie, czy śledziłeś to, co się tam działo? Nie śledziłem, ponieważ bardzo teraz jestem zajęty tutaj z Tobą i sobotą, dlatego też no, nie miałem nawet czasu, żeby odpalać i gdzieś śledzić ten turniej. To ile, Tomek, wniesiesz do walki, jeżeli chodzi o wagę? No myślę, że waga mniej więcej będzie oscylowała tyle, co w dniu walki swojej kategorii wagowej, koło 100. Także no, stawiam na szybkość, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Phil postawił teraz na siłę i na duży brzuch. Ja postawiłem teraz na szybkość i na dynamikę. Czego Ci życzyć w tej walce w takim razie? Wygranej przede wszystkim, panowie, wygranej. Piszemy historię, robimy coś wielkiego dla całego polskiego MMA. Co dalej po ewentualnym zwycięstwie z Philem? Planujesz się jeszcze wyżej uderzać, czy zostajesz w KSW już na lata i chcesz mieć status legendy? Ale pytanie. Znaczy, wiesz co, ja się skupiam tylko i wyłącznie teraz na zadaniu, które federacja postawiła, czyli muszę pokonać Phila, później będziemy się zastanawiali, co dalej. Na dzień dzisiejszy chcę tylko i wyłącznie się skoncentrować na zadaniu. A czas pokaże. Życie pisze różne scenariusze, życie jest tak nieprzewidywalne, że nie wiadomo, co nas czeka za kilka godzin, a co dopiero
co dopiero rok, dwa, nie wiadomo. Ciężko jest powiedzieć. Phil często podkreśla, że KSW mu dało takie drugie życie, że miał depresję, nawet pisał, że miał problemy z alkoholem. Tobie taka przemiana się podoba? No fajnie, no jeżeli ludzie się zmieniają na lepsze, no to fajnie, czemu nie? Phil miał też urodziny ostatnio, powiedziałeś, że prezent dostarczysz mu w sobotę. Co to za prezent dla niego szykujesz? To już nawet nie wiem, gdzie tam pisałem, być może tak napisałem gdzieś. No na pewno chodziło o to, że no taki prezent, że będzie musiał mi oddać pas. To taki prezent z mojej strony, że dostanie bombę. Tomek, a chciałem, żebyś jeszcze skomentował słowa Wojsława Rysiewskiego, który powiedział, że jeśli pokonasz De Vriesa, to staniesz się najlepszym zawodnikiem KSW w historii. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie chciałbym teraz wybiegać w przyszłość. Teraz jestem tylko i wyłącznie skupiony na teraźniejszości, na sobocie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jeżeli zdobędę ten mistrzowski pas, no to wtedy na pewno będę głośno krzyczał, że to ja jestem najlepszym zawodnikiem w historii federacji. Dziękujemy. Dziękujemy.